Książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 9 lutego 2019 roku. Słuchacie właśnie 224 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas. Cześć wszystkim. Witam was i zapraszam na drugą część czasu podsumowań. To jest naszej audycji, w której moi goście podsumowują miniony rok, polecając różne teksty kultury i wydarzenia związane z grozą. W końcu jesteśmy w nawiedzonym podcaście. Dla przypomnienia, mówiłem o tym przed tygodniem, ale wspomnę jeszcze krótko i dzisiaj, poprosiłem pokaźne grono osób związanych z fandomem grozy w Polsce o polecenie czegoś, co miało swoją polską czy też światową premierę w ubiegłym roku i to od gościa zależy, co ostatecznie wybierze, tak? Czy opowie o rzeczach znanych, czy może o bardziej niszowych tematach, czy wybierze takie media jak książki, filmy, seriale, czy może wspomni o jakichś innych eventach, wystawach i tego typu rzeczach. Mają tutaj goście pełną wolność w tej materii i w tym tygodniu publikuję drugą z trzech planowanych audycji, w której dzisiaj w tej audycji usłyszycie piątkę gości. Kolejną piątkę, a będą to tym razem Dominika Murchaja z wydawnictwa Gmorek, Michał Rakowicz, którego średnio 12 razy w miesiącu możecie usłyszeć w konglomeracie podcastowym, Sebastian Sokołowski z bloga Okiem na Horror i z wydawnictwa Phantom Books, Tomasz Lewgoft, czyli streamer, którego możecie oglądać regularnie na Twitchu na kanale Iszkariot, Iszkariot przez Szy, SZ, oraz Łukasz Skóra, który domknie ten dzisiejszy odcinek. Łukasz Skóra, znany z kulturalnej audycji Skóry oraz z kanału Żarłok TV na YouTube. Pięcioro bardzo różnych gości. To także pięć dość zróżnicowanych polecanek, dość zróżnicowanych topek. Dokładny spis tematów publikuję oczywiście w poście pod podcastem, by ułatwić wam później wyszukanie odpowiedniego tematu, tak, wyszukanie wspomnianej w nagraniu książki, filmu, tak, tekstu kultury. No i to w sumie wszystko ode mnie na dziś, jeżeli chodzi o jakieś tam sprawy organizacyjne. Słyszymy się ponownie za tydzień. Nie wiem jeszcze, jak to będzie z tym ostatnim odcinkiem, bo kilka osób nadal zwleka z dosłaniem mi wstawek. Kolejny epizod może być albo najdłuższym, albo najkrótszym z serii. To czas pokaże, ale to dopiero za tydzień. A dzisiaj zapraszam was do wysłuchania naszych gości, a sam tradycyjnie już życzę wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Cześć, z tej strony Dominika z wydawnictwa Gmork. Poopowiadam trochę o premierach grozowych z 2018 roku, które najbardziej mi się spodobały i które chciałabym polecić. A zacznę jak zwykle w sumie od książek, bo tu mam, myślę, najwięcej do powiedzenia. Zacznę od książki Muzeum Dusz Czyśćcowych Stefana Grabińskiego. To jest taki dosyć duży zbiór opowiadań Stefana. No akurat samego Grabińskiego pewnie, myślę, nie trzeba nikomu, żadnemu fanowi grozy przedstawiać. Każdy pewnie wie, co pisał, jak ważną rolę odegrał w polskiej grozie i jak bardzo warto jest przeczytać jego opowiadania ogólnie, ze względu zarówno na treści tych opowiadań, jak i na sam kunszt literacki pisarza. Natomiast na tę premierę czekałam też dlatego, że ta książka jest pięknie wydana, ma świetną
grafikę na okładce, naprawdę. Ma jeszcze do tego ilustrację w środku, ozdobniki gdzieś tam na stronach przy paginacjach. Ogólnie cała jest bardzo i profesjonalnie, i po prostu ładnie, ładnie zrobiona. Także poza fabułą, poza tym, co książka ma w sobie, fajnie jest też ją po prostu mieć, żeby ładnie stała, prezentowała się na półce. To jest, no na to bardzo czekałam w tamtym roku na tę premierę, więc tę książkę mogę jak najbardziej polecić. Poza tym, że wiadomo, sam Stefan Grabiński też pisał naprawdę ładnie, bardzo powiedzmy literackim, ładnym językiem, takim, który można by polecić w zasadzie nie tylko fanom grozy. Więc myślę, że ze wszystkiego, co mamy póki co dostępne Grabińskiego, to tak naprawdę po tę książkę chyba właśnie bardzo warto sięgnąć, bo jest tam i duży zbiór opowiadań, i całość jest bardzo ładnie oprawiona. To jest moja w sumie największa polecajka z tamtego roku. A drugą dużą polecajką będzie książka Piotrka Borowca. To będzie też bezczelna mała autopromocja, ale ponieważ ja jestem jako po prostu jako czytelniczka czy jako fanka grozy, jestem też fanką właśnie twórczości Piotrka, to też bardzo polecam jego książkę Polskie Upiory, którą w tamtym roku wydaliśmy. To też jest jego zbiór opowiadań, tak jak pierwszy, jak wszystkie białe damy. Kto czytał Piotrka, ten wie jak on pisze, wie jaki Piotrek ma styl. Głównie w jego opowiadaniach tak naprawdę na pierwszy plan wysuwają się wątki obyczajowe. Wątki te nadnaturalne zazwyczaj są gdzieś tam troszeczkę bardziej w tle. Nie zawsze tak naprawdę one powodują to uczucie grozy w danym opowiadaniu, tylko właśnie te wątki obyczajowe. Piotrek opisuje no, zazwyczaj takich jakichś zwykłych powiedzmy ludzi. Jego bohaterowie to są zazwyczaj jacyś ludzie oczywiście czymś strapieni i często wiele osób twierdzi, że właśnie ta groza wynika bardziej z tych ludzkich problemów czy tych ich dramatów niż tych faktycznych nadnaturalnych zjawisk. No, moim zdaniem to jest właśnie tak fajnie połączone. Te wszystkie duchy, dusze tych strapionych ludzi po śmierci, które się spotykają z ludźmi jeszcze żywymi i to jak na nich wpływają. Poza tym, że ogólnie dla mnie osobiście ze wszystkich horrorowych motywów, właśnie motywy duchów, dusz, jakichś upiorów jest najciekawszy. Dlatego jeżeli też ktoś właśnie lubi takie klimaty, to tym bardziej mogę tę książkę polecić. I jeszcze jedna książka, którą chciałam polecić, która miała w tamtym roku premierę, to książka Wiarus Marka Zychli, którego też jestem fanką jako czytelniczka jego całej twórczości. No to już jest książka, no jak to cała, w większości twórczość Marka nie jest już taka łatwa. Bo Marek ogólnie pisze książki czy opowiadania takie trochę zagmatwane. Nie każdemu pewnie ten styl odpowiada, bo często podczas czytania się trzeba nagłówkować i zastanawiać, o co tu w ogóle chodzi. Zdarzają się takie niedopowiedzenia, że na końcu czytelnik w dalszym ciągu musi sobie na pewne pytania odpowiedzieć sam, bo nie jest wszystko wyjaśnione. Nie zawsze jest to łatwa literatura, to co Marek pisze. Wiarus pod tym względem też nie jest, no nie jest wyjątkiem. Nie wiem, czy to będzie dobre określenie, jeżeli powiem, że często taka twórczość Marka jest po prostu trochę dziwna. Nie zawsze właśnie każdemu może to odpowiadać, nie każdemu to będzie pasowało, bo trzeba się faktycznie trochę nawysilać nad jego tekstami, żeby wszystko ogarnąć, żeby zrozumieć. Zdarzają się też po prostu różne brutalne wątki, które po prostu trzeba jakoś przetrawić. Ale może właśnie dlatego, mimo wszystko właśnie dlatego jest ta literatura godna polecenia. Czasami trochę pozastanawiać nad jakimiś zagadnieniami, pomyśleć nad pewnymi sprawami. No w każdym razie ja mimo wszystko tę książkę polecam, chociaż nie jest zbyt łatwa w odbiorze, tak jak no w zasadzie większość twórczości Marka. Kolejną rzeczą, którą też bym chciała polecić z tamtego roku, to będzie taki drobiazg, najfajniejszą rzecz powiedzmy zostawię sobie na koniec. Taki drobiazg, mieliśmy we Wrocławiu w tamtym roku wystawę
Wystawa, no jak to wystawa trwała tam bodajże z miesiąc czy ze dwa. Z tego co wiem, później pojechała dalej do następnego miasta i chyba będzie jeździła jeszcze dalej, więc można ją właśnie w razie czego będzie spotkać w różnych miastach. Dlatego tym bardziej mogę ją polecić, bo będzie można się na nią wybrać. To, że się skończyła we Wrocławiu, no to nie znaczy, że już nie będzie można na nią w ogóle pójść. Wystawa miała tytuł Koty z Marsa. I oczywiście głównym motywem były koty, ale to nie znaczy, że tylko fani kotów mogą iść na tę wystawę, bo ogólnie wszystkie prace, które były tam prezentowane, to były obrazy. W dużej mierze właśnie były takie dosyć niepokojące i mroczne. No to nie była typowo horrorowa wystawa, bo nie taki był jej cel. Ale chyba, tak myślę, jej celem była przede wszystkim jakaś niesamowitość i akurat to się udało. Naprawdę większość tych prac miała w sobie coś mrocznego, czy dziwnego, czy niesamowitego. Dlatego bardzo ją polecam, jeżeli ktoś będzie miał kiedyś okazję. Podejrzewam, że będzie ona pewnie później jeździła po innych miastach, więc jeśli będzie ktoś miał okazję, to można się naprawdę na nią spokojnie przejść, nawet jeśli się kotów nie lubi. Muszę też wspomnieć oczywiście, jak co roku, o wszystkich fajnych konwentach, które miały miejsce. Mieliśmy we Wrocławiu oczywiście Horror Day, w tamtym roku mieliśmy głównym motywem była mitologia słowiańska. Naprawdę były bardzo ciekawe wykłady. To chyba był w sumie jeden z lepszych Horror Dayów w ogóle ze wszystkich, jedna z ciekawszych edycji, więc no tym bardziej mogę to polecić. Mieliśmy też Dni Fantastyki w tamtym roku. To nie jest oczywiście jakoś typowo horrorowa impreza, ale w tamtym roku głównym motywem, tym przewodnim, właśnie też były opowieści niesamowite, więc w zasadzie no, większość tego, co się działo na Dniach Fantastyki, gdzieś tam oscylowało wokół jakiejś no, bardzo szeroko pojętej grozy, czy też różnych niesamowitości. No i oczywiście jak co roku jeszcze poza tym mieliśmy Kwason, tuż nie we Wrocławiu, to już w Krakowie, czyli no, najlepszą horrorową imprezę, którą też będę jak co roku polecać, chociaż no, w przypadku konwentów może nie da się mówić stricte o premierach, bo to są jednak imprezy cykliczne i żadna z nich nie miała faktycznie pierwszej edycji w tamtym roku, ale to jest zawsze coś godnego polecenia. No i rzecz, którą najbardziej bym chyba chciała polecić z tamtego roku, to też nie jest do końca premiera, tylko powiedzmy swego rodzaju wznowienie, a mianowicie chodzi mi o przedstawienie Frankenstein z naszego wrocławskiego Teatru Muzycznego Kapitol. Frankenstein premierę miał, już nawet nie pamiętam kiedy, bodajże w 2012 albo 2013. Grali go przez parę lat i później na parę lat zrobili sobie tego przerwę, a właśnie w tamtym roku, gdzieś na samym początku, w styczniu czy w lutym było wznowienie, więc potraktujmy to jako premierę. I to jest coś, co naprawdę bardzo polecam jako wielka fanka teatru. Z góry zaznaczam, ponieważ wiem, że wiele osób jak słyszy teatr muzyczny, czyli od razu wiedzą, że to jest musical, to mówią, że nie pójdą, bo nie lubią musicali. Wiadomo, musicale są specyficzne, że na każdy inny rodzaj przedstawienia by poszli, ale na musical to nie. Także tu z góry śpieszę uspokoić i zapewnić, że to nie są typowe musicale, no w sumie tak to trzeba nazwać. Wiadomo, to też musicale teatralne różnią się od tych, które lecą w telewizji, więc to już jest jakiś argument. A poza tym każdy tak mówi, dopóki właśnie po raz pierwszy nie pójdzie i nie zobaczy tego przedstawienia. Ogólnie Teatr Kapitol wszystkie przedstawienia ma świetne, ich musicale nie są takie, jak się wielu ludziom wydaje, że musicale są, czyli na pewno nie są kiczowate, bo to się głównie ludziom z musicalami kojarzy. No natomiast Frankenstein sam w sobie jest też nietypowy, choćby właśnie z samego faktu, że jest w takiej horrorowej konwencji. Samo przedstawienie z jednej strony jest, nie wiem, czy to można nazwać wierne książce, oryginałowi. W większości tak, w większości są te postacie, które były w książce. Oczywiście te główne motywy są zachowane, a z drugiej strony jest to też takie fajne połączenie różnych wariacji na temat Frankensteina, które się pojawiły już do tej pory w popkulturze, czyli i filmy, i jakieś książki, czy jakiekolwiek inne
nie wiem, wytwory kultury na temat Frankensteina, to jest całkiem fajnie połączone w tym musicalu, tak samo jak takie drobne smaczki czy motywy z innych horrorów. Tutaj nie będę oczywiście robić żadnych spoilerów. Jeśli ktoś będzie chciał, to pójdzie, zobaczy i sam je sobie wyłapie. A oczywiście cała scenografia jest świetnie zrobiona, jest idealnie dopasowana do tematyki przedstawienia. Charakteryzacja bohaterów naprawdę są świetnie, że tak powiem, zrobieni po to przedstawienie i nawet, a może i zwłaszcza muzyka i w sumie choreografie tancerskie, bo oczywiście jak to w musicalu najczęściej bywa, są tancerze, mają swoje układy taneczne i one naprawdę również świetnie pasują do tej całości, zwłaszcza ostatnia piosenka i ostatni taniec. Tutaj no, nie chcę robić jakichś wielkich spoilerów, ale to jest, można to nazwać w sumie takim tańcem umarlaków. Jest naprawdę prześwietnie zrobiony, więc nawet jak ktoś się upiera, że nie lubi musicali, to naprawdę dla tej ostatniej sceny, dla tego ostatniego tańca warto jest tam iść i to zobaczyć. No a ja oczywiście no, jako fanka teatru ogólnie będę jak najbardziej to polecała. Polecała Frankensteina ze względu na wszystko, na grę aktorską, na wokal, na głos wszystkich aktorów. Jest to, żeby też nie było tak bardzo ciężko, to jest połączenie trochę horroru z komedią. Są też fajne wątki humorystyczne, więc zawsze jest się z czego pośmiać. Ale generalnie no, z całego przedstawienia przebija ta groza. Są też świetne efekty specjalne i dla tych, którzy to lubią, krew się leje na scenie w niektórych miejscach. No, myślę, że to wszystko będzie dobrą rekomendacją. Ja generalnie strasznie polecam. Sama byłam już wiele razy na tym przedstawieniu, pójdę jeszcze raz i każdego naprawdę zachęcam, żeby się nie zrażał do tego, że tam śpiewają na scenie i żeby, jeżeli ma okazję, to naprawdę poszedł i zobaczył, bo to jest coś wspaniałego. No i tym pozytywnym akcentem w zasadzie mogę zakończyć moje polecanki z 2018. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz i witam Was w kolejnym podsumowaniu rocznym na blogu Necropolitan. Ponownie się cieszę, że tutaj jestem. I dziś postanowiłem opowiedzieć Wam o tym, co gdzieś tam mi się najbardziej rzuciło w oczy, jeżeli chodzi o horror w tym 2018 roku. I zacznę już w zasadzie tradycyjnie, bo tak ostatnie lata są dla mnie bardzo mocno komiksowe i tak jak w podsumowaniu 2017 roku wyróżniałem The Black Monday Murders między innymi, tak bardzo bym chciał podkreślić, że jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to powinniście koniecznie po tę serię sięgnąć, bo w 2018 roku dostaliśmy premierowo równo ze Stanami Zjednoczonymi tom drugie wydanie zbiorcze. I to jest naprawdę komiks mistrzowski i przekapitalny i przecudowny. I wszystko to, co grało w pierwszej odsłonie, gra nadal i ja się nie mogę doczekać tego, jak w nadchodzącym roku, czy w roku, który już w zasadzie trwa, w 2019, otrzymamy kolejne wydanie zbiorcze. Czekam dosłownie z wypiekami na twarzy. Ten rok 2018, tak jak wszystkie poprzednie od ładnych paru lat, to jest prawdziwy wysyp komiksów i to jest też prawdziwy wysyp horrorów. I tak też, jak wspominałem, był kontynuowany Hellboy i Biuro Badań Paranormalnych i Obrony. Nadal polecam obydwie te serie. Natomiast jeżeli miałbym coś wyróżnić od siebie, jeszcze jeżeli chodzi o komiksowy rynek, to coś z klasyki, bo Egmont wznawia run Alana Moore'a z potworem z Bagien i wydaje mi się, że warto sięgnąć po ten tytuł, dlatego że ja trochę się obawiałem, czy to nie jest, wiecie, takie podejście do klasyki, od której się łatwo odbić, no bo to jest jednak tytuł dosyć wiekowy, ale nie, sięgnąłem po niego i okazuje się, że jednak Alan Moore jest na tyle świadomym scenarzystą, na tyle dobrym scenarzystą, że mimo tego, że mamy do czynienia z komiksem z lat 80., co może przede wszystkim trochę niektórych razić, jeżeli chodzi o odbiór warstwy graficznej, to scenariuszowo to jest naprawdę świetny tytuł i coś nowego dla odmiany, czyli Palcojad. Komiks, o którym ja całkiem niedawno rozmawiałem sobie z Michaelem i w sumie mamy dosyć różny odbiór tego tytułu. Ja jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że Egmont sięga
po tego rodzaju komiksy, czyli mniej typowe, mniej znane, mniej popularne, no bo to jest naprawdę bardzo intrygująca rzecz. My dostajemy, wiecie, historię z miasteczkiem seryjnych morderców i już samo to powinno dla fanów grozy być magnesem, a jeżeli powiem wam, że naprawdę dostajemy udany komiksowy slasher z dodatkową tajemnicą i z dodatkowymi wątkami w tle, no to myślę, że powinniście wiedzieć, co robić i sprawdzić ten tytuł. Jeżeli chodzi o książki, to podobnie tak jak to było w roku 2017, mam wrażenie, że premierowych horrorów czytałem relatywnie niewiele i chciałbym wyróżnić tak naprawdę dwa tytuły starsze, które doczekały się wznowień w 2018, czyli Nawiedzony dom na wzgórzu oraz Zawsze mieszkałyśmy w zamku. I oczywiście no, polecanie tego rodzaju klasyków może się wam wydać nieco kuriozalne, ale ja wam powiem, że oczywiście Nawiedzonego to trzeba znać i trzeba czytać, bo to jest jedna z tych najważniejszych powieści grozy i basta. O tyle ja nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać, bo Zawsze mieszkałyśmy w zamku. I mimo, że powieść no, nie jest stricte horrorem, to ma absolutnie przecudowną atmosferę niesamowitości i grozy i dla mnie to jest po prostu jedna z najlepszych książek, jaką czytałem w ostatnich latach. Przekapitalny tytuł, przefantastyczny, przecudowny. Mam wrażenie, że ja go nawet wyżej oceniam z perspektywy czasu niż Nawiedzony dom na wzgórzu, także ponownie, jeżeli nie mieliście do czynienia z tym tytułem, warto zdecydowanie po niego sięgnąć. I na koniec filmy, bo seriale pominę, dlatego że po klapie w 7 sezonie i po słabym otwarciu nowego American Horror Story ja się za ten serial nie zabrałem. A tak naprawdę w tej serialowej grozie mam wrażenie, że nic z takich nowinek albo z tych sezonów, które były kontynuowane, mnie nie rzuciło gdzieś tam na glebę. Tak naprawdę najciekawszą rzeczą, jaką w 2018 roku obejrzałem, to był serial wynaleziony przez Mando, czyli 12 Deadly Days, serial horror świąteczny, przy którym się naprawdę przefantastycznie bawiłem. I do filmów, no bo ten 2018 rok wydawał się być od samego początku rokiem, który może być bardzo silny, jeżeli chodzi o filmową grozę, no i zaiste tak się stało, naprawdę. W zasadzie żaden z tytułów, o których mówiliśmy, że mogą namieszać, nie zawiódł. Mimo tego, że ja nie jestem specjalnie jakimś wielkim fanem Cichego Miejsca, no to jest horror, który na pewno trzeba wyróżnić ze względu na sukces komercyjny i to, że o horrorze zaczęło się przy jego okazji mówić bardzo dużo i bardzo głośno. Ale ja ze swojej strony mimo wszystko chciałbym wyróżnić dwa tytuły, które na mnie zrobiły dużo, dużo większe wrażenie, czyli oczywiście Hereditary, bez zaskoczenia. No, mieliśmy długi podcast z Szymasem, długą rozmowę na temat tego, dlaczego ten horror jest tak dobry i dlaczego warto po niego sięgnąć. Ale odsyłam do podcastu, jeżeli jeszcze go nie słuchaliście, odsyłam przede wszystkim do filmu, żeby obejrzeć i wyrobić sobie o nim własną opinię. Natomiast z tego miejsca, bo o tym nigdzie wcześniej nie mówiłem, chciałbym wyróżnić Suspirię. Suspiria No Domini 2018 okazała się być filmem no ze wszechmiar zaskakującym. Ja do końca nie wiedziałem, czego tak naprawdę się spodziewać, bo im bliżej premiery, tym bardziej jasne się stawało, że twórcy absolutnie nie idą w kierunku prostego remake'u filmu Dario Argento. No i to intrygowało. Mieli świetną kampanię promocyjną ze świetnymi plakatami, z bardzo dobrym i klimatycznym trailerem i to wszystko powodowało, że u mnie narastało napięcie i oczekiwanie i kiedy wylądowałem w kinie, no to stwierdziłem, że to jest naprawdę horror taki, jaki chce się oglądać. To nie jest film bez wad i on ma swoje problemy. To jest mieszanka z jednej strony takiego arthouse'owego kina pełną gębą, kina autorskiego pełną gębą,
Z drugiej strony film, który momentami naprawdę idzie w kierunku niemalże kampu i to faktycznie może dla niektórych widzów być coś wybijającego, natomiast ja bawiłem się wyśmienicie. Uważam, że ten film jest świetnie skonstruowany, bardzo dobrze przemyślany i nawet jeżeli pojawiają się dziury w scenariuszu, nawet jeżeli pewnych rzeczy ja nie jestem sobie w stanie po dziś dzień w głowie ułożyć, z czym tak naprawdę mieliśmy tutaj do czynienia i nie mam wewnętrznego przekonania, że to jest wszystko od tej strony, wiecie, takiej stricte fabularnej, dobrze powyjaśniane i dobrze to wszystko zagrało, o tyle absolutnie nie mam złudzeń co do tego, że to jest film, który dostarczył mi bardzo dużo fajnych emocji. Ja naprawdę momentami miałem krew zmrożoną w żyłach. Z drugiej strony bardzo dobrze się bawiłem i chciałbym to wyraźnie podkreślić, że to jest jeden z tych filmów, które się chłonie stricte pod kątem materii filmowej. Jest bardzo dobre aktorsko. No to, co tutaj wyrabia Dakota Johnson, no to są czapki z głów, bo naprawdę to jest wybitna jej rola. Jest świetny od tej strony realizacyjnej, technicznej, scenografii, choreografii przede wszystkim, no bo mamy tutaj do czynienia z filmem poniekąd o tańcu, o sztuce. I to też na mnie zrobiło bardzo dobre wrażenie. Na pewno jeden z ciekawszych seansów tego minionego roku i powtórzę to, co powiedziałem przy Hereditary. To jest film, który na pewno warto obejrzeć, żeby wyrobić sobie o nim swoje własne zdanie. Wielu z Was może odrzucić, no bo to nie jest łatwe kino w odbiorze, ale wydaje mi się, że ci, którzy dadzą mu szansę, powinni być usatysfakcjonowani seansem, nawet jeżeli pod pewnymi względami ten film Was zawiedzie. I ode mnie to tyle. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Cześć wszystkim, z tej strony Sebastian Sokołowski, wydawnictwo Phantom Books. Witam Was serdecznie. 2018 rok, cóż tam takiego się wydarzyło? No, dosyć sporo chyba w sumie. To, co powiem w moim tutaj nagraniu, to chyba nie będzie żadne nowum. 2018 rok, co już też podkreślałem nieraz na fanpage'u Okiem na Horror, no to pozamiatało wydawnictwo Vesper, bodaj 13 czy 12 świetnych tytułów, w tym wznowienia, pięknie wydane. Wszyscy fani chyba tego wydawnictwa wiedzą, jaką robotę robi Vesper, no i w tym roku naprawdę szarpnęli się na mocne tytuły. Jeszcze klasyki, chociaż Arnopa książka się pojawiła, ale 2019 rok nastraja bardzo pozytywnie ze względu na to, że no, zaryzykowali i będą starali się wydawać współczesną polską literaturę grozy. No i świetnie, bardzo się z tego powodu cieszę. No nie byłbym sobą, gdybym też nie wspomniał kilka słów o samym wydawnictwie, które prowadzę. Gdybym nie wspomniał o kilku ciekawych pozycjach, a przede wszystkim o jednej, która okazała się no, dość dużym zaskoczeniem zarówno dla mnie, jak i dla Wojtka Guni, dla Krzyśka Grudnika myślę też, czyli dla ludzi, którzy tworzyli Sny Umarłych. Antologia World Fiction sprzedała się świetnie, pomimo tego, że to jest no, gatunek literackiej grozy dość taki ciężki, dość wymagający, ale to też nie chodzi o to, że to jest tylko dla jakichś, powiedzmy sobie, snobów czytelniczych, czy tam dla ludzi, którzy lubią się katować ciężką literaturą. Ale World Fiction jest w sumie bardzo fajne, tym bardziej, że w zbiorze Snów Umarłych 2018 pojawiły się no, gatunkowo różne jakieś naleciałości, czyli było i science fiction, była i takie w klimatach coś ghost story, no było tego dosyć sporo, plus polscy autorzy, plus oczywiście zaproszeni z zagranicy. Pracujemy w tej chwili nad kolejnym tomem. Ja ze względu na to, że tak naprawdę większość mojego czasu pochłania właśnie działalność wydawnicza, od podpisywania umów aż po tak naprawdę pakowanie książek, no to też tak dokładnie już nie śledziłem w tym ubiegłym roku tego, co działo się w środowisku literackiej grozy.
No jak co roku działo się tak ogólnie z tego, co widziałem, różnie były fajne i złe momenty, no ale to chyba nie ma co tutaj nad tym jakoś się rozwozić za bardzo. Wspomnę może, że w 2019 roku, w momencie gdy słuchacie to nagranie, no to już widzicie pewne ruchy, jeżeli chodzi o wydawnictwo Phantom Books i tworzymy taką platformę, sklep, gdzie chcielibyśmy, aby mali wydawcy mogli zaoferować wszystkie swoje książki, a przynajmniej większość książek, aby fan literackiej grozy, polskiej grozy, mógł te książki kupić w jednym miejscu. To tyle, jeżeli chodzi o reklamę Phantom Books. Przepraszam wszystkich, ale tak jak powiedziałem, ze względu na to, że nie bywam na jakichś konwentach, w zeszłym roku chyba nie byłem na żadnych, nie, na Pilkonie byłem, dość małej imprezie w porównaniu do tych największych, ze względu właśnie, że zajmuję się wydawaniem książek, to pochłania masę czasu, to też w sumie ciężko mi tutaj powiedzieć coś więcej o jakichś, nie wiem, mega hitach, jeżeli chodzi o literacką grozę. Było kilka filmów bardzo fajnych, było kilka seriali, ale nie chciałbym tak strzelać z głowy albo się pomylić i opowiadać jakiś głupot, po prostu krótko mówiąc. Także przede wszystkim rok 2018 to dla mnie masa roboty, masa pracy nad działalnością Phantom Books, nad kilkoma ważnymi projektami, nad rozbudowaniem marki, nad budowaniem oferty coraz szerszej, aby w 2019 roku było jeszcze więcej tej polskiej grozy i to zarówno o tej ambitnej, jak powiedzmy właśnie Słupnik Jakuba Bielawskiego, który się ukazał, a i tej pulpowej, znienawidzonej przez niektórych, czego ja osobiście kompletnie nie rozumiem, bo do wszystkiego można podchodzić w sumie na luzaka, na wesoło i nie wiem, po co gdzieś tam się ciachać, że, o, może w ten sposób, prawda? Także 2018 rok, podsumowując, to przede wszystkim wydawnictwo Vesper. O, świetna książka z Albatrosa, Almy Katsu, Głód, rewelacyjna, polecam wszystkim fanom właśnie, nie, ci, którzy w sumie lubią terror Dana Simonsa, to powinni być zadowoleni, chociaż tutaj ja bym tych książek do siebie aż tak bardzo nie porównywał. Także było naprawdę sporo ciekawych książek, nie było problemu z wybraniem tych najlepszych. Rządzi Vesper, no i cała siła, cała moja energia była poświęcona na tym, aby budować Phantom Books i to chyba tyle, jeżeli chodzi o 2018 rok. Dziękuję bardzo i przepraszam jeszcze raz za taką autoreklamę, no ale siłą rzeczy gdzieś tutaj jakoś siedzi mi to w głowie cały czas. Dzięki bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć, z tej strony Tomasz Lewgoft, Iszkariot. Możecie mnie znaleźć na twitch.tv Iszkariot, gdzie w wolnych chwilach streamuję różnego rodzaju gry single player z reguły. Opowiem wam dzisiaj o dwóch tytułach growych z premierami w roku 2018, które może nie są jakoś bardzo straszne, ale zdecydowanie ocierają się o tę tematykę. I będą to Subnautica i Cultist Simulator. Zacznę od Subnautiki, czyli gry z kategorii Survival, która oficjalną premierę miała w styczniu 2018 roku. Gra zaczyna się następująco. Rozbijamy się na planecie, w całości pokrytej oceanem i musimy przetrwać. Na szczęście posiadamy technologię, która pozwala nam stworzyć właściwie prawie dowolną rzecz. Jedyne, czego potrzebujemy, to surowce. Wskakujemy zatem do wody i zaczynamy gromadzić te surowce. Cel główny to oczywiście przetrwać, jednak Subnautica jako takie doskonale wyreżyserowane doświadczenie nie pozostawia nas samych nawet na sekundę, ani na moment. I mimo, że gra z początku wygląda na standardowy survival, z czasem przeradza się w niezwykłą misję, która zabierze nas w głąb planety. Bardzo, bardzo dobre science fiction. No bo przecież musimy dowiedzieć się, co się stało z innymi ocalałymi z katastrofy. Statek, którym leciliśmy, był całkiem spory. Ludzi na nim było o wiele więcej. Było też kilka kapsuł ratunkowych i
Mamy sygnał tych kapsuł ratunkowych, więc będziemy pływać po planecie i starali się znaleźć te wszystkie kapsuły ratunkowe, które są rozsypane w różnych miejscach. Więc wyruszamy na poszukiwanie tych pozostałych kapsuł ratunkowych i bardzo szybko odkrywamy, że w wodzie czai się coś niedobrego. Ktoś może powiedzieć, no dobra, już, no dobra, ale to przecież survival, crafting i gdzie tu jest to straszenie? Czy to jest autentycznie straszne? I powiem wam, że jest, oczywiście. Uwierzcie mi, kiedy będziecie płynąć swoją łodzią podwodną w coraz dziwniejsze i ciemniejsze i jeszcze bardziej niebezpieczne rejony, nie wiedząc, co takiego przygotowali dla was twórcy gry, będziecie się bać. Będziecie. Ja się bałem. Bałem się o siebie, o moją ukochaną łódź, na którą pracowałem przez pół gry. Zbierałem materiały, zbierałem elementy tej łodzi. I teraz w końcu, kiedy mogę ją użyć i ją używam, to może się okazać, że utknąłem gdzieś na zawsze w jakiejś podwodnej jaskini albo może zostać zniszczona przez jakieś zwierzę, które pływa, jakiegoś potwora. No nie wiadomo, co tam się kryje. To znaczy, ja wiem, co tam się kryje, wy jeszcze nie wiecie, bo nie graliście. Mam nadzieję, że zagracie, ale no gra jest bardzo stresująca w pewnym momencie. Można się przestraszyć. Jest troszkę takich jumpscare'ów, kiedy coś cię nagle gdzieś tam od tyłu zaczyna atakować. Okej, może nie powinienem tak tego formułować. Więc tak, ja się o moją kochaną łódź bałem, jak najbardziej. Tak, jest taki drobny szczegół jeszcze. Taki drobny szczegół, że statek, którym podróżowaliście przez przestrzeń kosmiczną, to jednostka cywilna, więc nie możemy sobie wyprodukować po prostu broni jako takiej, więc w 90% przypadków ucieczka to właściwie nasza jedyna opcja na przetrwanie. Nie ma żadnego sposobu walki z fauną i florą, ponieważ są też rośliny, które cię mogą zaatakować w grze. Co też jest strasznym przeżyciem, kiedy podpływasz sobie do kwiatka, a nagle ten kwiatek zaczyna cię, do podwodnego kwiatka, a nagle ten podwodny kwiatek zaczyna cię atakować, więc nasza jedyna szansa to ucieczka, nie możemy się za bardzo bronić, mamy tylko mały nóż i to jest właściwie nasza jedyna broń, ten nóż, który jeszcze nie zadaje jakoś bardzo dużo obrażeń. No właściwie to ma za zadanie zabijać takie małe rybki, które później sobie bijemy, żeby nie umrzeć z głodu i to tyle. Naprawdę jedyne, co mogę zrobić, to polecać, naprawdę bardzo, bardzo dobra gra. Subnautica zdecydowanie was porwie, wciągnie swoim doskonale zaprojektowanym światem, przepięknymi, ale też strasznymi podwodnymi krajobrazami i no, genialnym udźwiękowieniem. Cały czas wokół ciebie coś się dzieje, coś słychać, każda opływająca ryba wydaje jakiś swój specyficzny dźwięk. To też jest element nauki gry. Bardzo, bardzo ważne. Natomiast 30 stycznia premierem będzie miał płatny dodatek do gry Subnautica, w którym historia zabierze nas na arktyczną planetę, więc myślę, że to doskonały moment. Nie wiem dokładnie, kiedy ten podcast się pojawi, ale myślę, że przed 30 stycznia. Więc myślę, że jeśli tego słuchacie przed 30 stycznia, to jest to doskonały moment, żeby zainteresować się Subnautiką, zanim ten płatny dodatek wyjdzie, może jakaś promocja będzie w jakimś sklepie internetowym. Gra jest dostępna na wszystkich platformach, jest na wszystkich prawie platformach poza Switchem. Może nie jest jakoś perfekcyjnie zoptymalizowana, ale naprawdę gra jest przepiękna i polecam. Widziałem na Twitchu parę osób, które grały w Subnautica, mając autentyczny strach przed oceanem, autentyczny strach wody, autentyczny strach przed utonięciem i stwierdzili, że okej, zagram sobie w Subnautica, żeby zwalczać ten strach i mimo, że bardzo, bardzo nieprzyjemnie im się czuło grając, to kontynuowali, bo historia w Subnautica jest dobra, crafting jest dobry, gra jest przepiękna i mimo, że nie chcieli być pod wodą, to jednak grali dalej, więc myślę, że to o czymś świadczy. Zdecydowanie o czymś świadczy. Natomiast gra druga, czyli Cultist Simulator, to gra, o której prawdopodobnie nigdy w życiu nie słyszeliście i wcale mnie to nie zaskakuje. Dla mnie jest to osobiście gra roku. Największe zaskoczenie. Gra, którą początkowo totalnie ignorowałem. Głównie z racji samego tytułu. Cultist Simulator. Symulator kultysty. W pewnym momencie na Steamie zrobił się wysyp różnego rodzaju symulatorów. To było kilka lat temu. Był oczywiście symulator kozy, symulator kromki chleba, symulator chirurga.
To były te trzy najbardziej popularne na YouTubie. I po fali tych trzech pojawiło się dużo, dużo, dużo innych wysyp mniejszych gierek, które nie do końca grami można nazwać. I pojawiły się takie symulatory w cudzysłowie, jak symulator kamienia, trawy, symulator parzenia herbaty, symulator pręki, dużo różnych takich pierdołowatych gierek. Naprawdę absurd. Więc kiedy usłyszałem, że pojawia się symulator kultysty, no to z automatu założyłem, że to kolejna tego typu gra stworzona pod YouTube i internetowe memy. Nie bardzo byłem zainteresowany. Natomiast później dostałem maila z informacją prasową o nowej grze Alexisa Kennedy'ego i okazało się, że to jest to. Alexis Kennedy to nazwisko, które dobrze znałem, twórca bardzo dobrze przyjętej gry przeglądarkowej Fallen London, która to później przerodziła się już w pełnoprawną produkcję Sunless Sea, która jest dostępna na Steamie. Możecie zagrać w dowolnym momencie, trzeba ją tylko kupić. I obie gry były docenione za tak zwany lore writing, czyli takie bardzo szczegółowe budowanie świata i jego historii za pomocą opisów przedmiotów, czy też fragmentów znajdowanych książek i tym podobnych. Po prostu tego było bardzo, bardzo dużo w Sunless Sea i w Fallen London. No i tematyka oczywiście gdzieś tam zakrawała o takie klimaty lovecraftowskie. Dlatego wszystkim się to bardzo podobało. Mnie Sunless Sea tak mniej trochę, ponieważ jak w Subnautice pływanie łodzią podwodną, tak się średnio mi się podobało. Tak faktycznie to pisarstwo Alexisa Kennedy'ego w grze było bardzo ciekawe i nazwisko zapamiętałem. I automatycznie po tej informacji, że Cartis Simulator to gra Alexisa Kennedy'ego, moje oczekiwania co do Cartis Simulator skoczyły z poziomu 0 do poziomu bardzo, bardzo wysokiego. A później doczytałem, że Cartis Simulator to w zasadzie gra karciana. A ja lubię gry karciane i musiałem po prostu w to zagrać. Po prostu musiałem. I powiem wam, że zakochałem się. Co prawda nie mam w tą grę jakoś bardzo dużo godzin, bo jednak jest to taki pożeracz czasu. Można w to grać i grać i grać i grać. To jest taka gra typu okej, mam jeszcze 5 minut i muszę skończyć. I po 5 minutach, no dobra, to jeszcze tylko jedna akcja. Jeszcze tylko jedna akcja i nagle się robi 4 rano i musisz wstać o 5. Na przykład coś takiego, więc mam też dużo innych gier, w które po prostu chcę grać i nie chcę spędzać za dużo czasu grając w jedną grę, dlatego jakoś za bardzo się nie angażowałem, ale wiem, że są ludzie, którzy już mają setki, jeśli nie tysiące godzin w Cartis Simulator i po prostu grają i masterują i bardzo im się to podoba. I ciężko w sumie tę grę zaszufladkować w jedną kategorię. Jest tym tytułowym symulatorem, ale nie do końca. Jest tą grą karcianą, ale też nie do końca. Jest karcianą grą logiczną, z takimi elementami Choose Your Own Adventure, trochę RPG. Naprawdę ciężko stwierdzić, co właściwie jest. Trzeba po prostu w to zagrać i myślę, że po prostu opowiem wam, jak to wygląda, kiedy grę zaczynamy. I wygląda to tak. Mamy stół i na tym stole leży jedna karta i taki kwadratowy żeton. I ten żeton jest podpisany jako praca, natomiast karta ma opis naszej posady. I to jest koniec. Tak zaczynasz grę. Zero wyjaśnień, zero tutoriali. Musimy poradzić sobie sami z tym, co mamy przed sobą. Więc to, co robimy, to myszką łapiemy kartę, przeciągamy ją na ten żeton pracy, no i okazuje się, że one wchodzą w interakcję. I wokół pracy pojawia się taki timer, taki minutnik, jak od gotowania jajek. No i akcja pracy zajmuje jakiś czas, więc czekamy, aż ten timer przeleci wokół tego żetonu kwadratowego do końca, zrobi pełne kółko, no i wtedy nasza praca się skończyła, dostajemy kolejne karty, te karty już mają takie pieniążki narysowane i okazuje się, że po pracy dostajemy pieniądze, no bo oczywiście, no bo to jest symulator, tak, musimy zarabiać, więc w tym momencie wiemy, że w przyszłości będziemy mogli te pieniądze też na coś wydawać. Pojawia się w takim razie żeton sklep Sydrom, który pokazuje nam upływ czasu i będzie on nam zjadał jedną kartę pieniędzy dziennie. Dostajemy również kartę z tajemniczą paczką. Kiedy dostajemy tą kartę z tajemniczą paczką, to pojawia się żeton z akcją sprawdzania rzeczy. Więc sprawdzamy, możemy sprawdzić, czym ta paczka jest. Więc sprawdzamy paczkę, ta akcja otwiera tą paczkę i dowiadujemy się, że w paczce jest list i jeszcze inne jakieś tam przedmioty.
przedmioty. No i te wszystkie przedmioty i ten list też możemy sprawdzić, więc żeton z akcją sprawdzania staje się również żetonem z akcją czytania. A jak czytamy, to przecież też się uczymy, bo to jest symulator i za każdym razem, kiedy coś przeczytamy, to generuje nam coraz więcej kart, które też dają nam statystyki do naszego kultysty, naszej postaci, więc w pewnym momencie też pojawiają się miejsca do odwiedzenia, czy też postacie do rozmawiania, więc pojawia się opcja rozmowy i opcja rozmowy to może być na przykład rozmawianie z daną osobą, jeśli mamy kartę tej osoby, albo możemy też plotkować o czymś, mówić o czymś na głos. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych opcji i to wszystko z czasem zaczyna się robić coraz bardziej i bardziej skomplikowane, a stół zapełnia się kartami. Oczywiście naszym celem jest zostać jak najlepszym kultystą, no i dostać oświecenia, tak? Dostać tego oświecenia i niestety wielu ludzi nie kończy tej gry i odbija się na całkiem wczesnym poziomie rozgrywki, głównie przez ten brak tutoriala i wyjaśnień, co należy robić z daną kartą. Nie ma jednej prostej odpowiedzi. Całą grę będziemy błądzić trochę po omacku, ucząc się mechanik, ucząc się, co która karta robi. Troszkę metodą taką na chybił trafił, będziemy przypasowywać te karty do różnych akcji i sprawdzać, co się wydarzy, tak? A później jakoś musimy sobie radzić z sytuacją, która istnieje na stole. Czasem w panice, czasem nie w panice, bo też są różne przypadkowe wydarzenia, które się dzieją w czasie rzeczywistym, z którymi trzeba sobie później będzie radzić. Więc naprawdę dużo, bardzo dużo opcji i ten stół zapełnia się tymi kartami bardzo szybko i nagle się okazuje, że też dochodzi taki element managementu tymi kartami. Trzeba je układać w odpowiednim miejscu, bo też trzeba się nie pogubić w tym wszystkim, kiedy nagle mamy 250 kart na stole. Jest tego naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. Twórca tej gry, czyli Alexis Kennedy, w wywiadach mówi, że design gry, co jest ciekawe, jest zainspirowany Terminatorem Jamesa Camerona. Taka ciekawostka. Twórcy bardzo często opowiadają, co ich inspiruje, są bardzo otwarci na ten temat, rozmawiają o grze w podcastach, można obejrzeć filmiki z developmentu gry, jest tego naprawdę dużo. I właśnie w jednym z podcastów opowiada, że obejrzał sobie Terminatora, który dla niego jest właściwie niskobudżetowym filmem indie, ale o takiej bardzo skomplikowanej fabule i większym przesłaniu. Tak mu się to spodobało, że postanowił zaprojektować grę, która by miała bardzo prostą mechanikę, najprostszą jak się da, ale żeby dzięki tej mechanice mógł opowiedzieć coś o wiele bardziej skomplikowanego, więc wymyślił sobie, że najprostsza mechanika, jaka może być, to mechanika przyciągania karty, mechanika zagrania karty. To jest najprostsza mechanika, nie da się prościej. Mechanika przesunięcia klocka z jednego miejsca na drugie i to wszystko. Więc jak wymyślił, tak zrobił i stworzył grę, która polega właśnie na przeciąganiu kart z jednego miejsca na drugie i to jest wszystko, co robisz i opowiada dzięki temu bardzo, bardzo zawiłą i skomplikowaną historię, jak jeden człowiek, który chodzi codziennie rano do pracy, przyzywa legendarnych bogów, więc udało mu się, cudowna gra, polecam. Tak więc Alexis Kennedy wymyślił te karty, wymyślił te akcje, a później pisał i w grze jest bodajże ponad 250 kart książek. Możemy kolekcjonować książki, to jest moja ulubiona rzecz do robienia w tej grze. Czyli te pieniądze, które zarabiamy, idziemy do księgarni, kupujemy książki, później czytamy te książki, się uczymy i się stajemy coraz bardziej oświeceni. I każda z tych książek, które możemy kupić, ma swój własny opis. I nie są to co prawda opisy tak długie jak na przykład w Skyrimie czy w grach Bethesdy, gdzie one są kilkustronicowymi fragmentami tych książek, ale nadal Alexis Kennedy napisał absurdalną ilość tekstu do tej gry i chyba nawet więcej niż przy swoich poprzednich projektach, z tego co mi się wydaje. Powiedział, że tam jest ileś tysięcy linijek tekstu i że to zajęło mu tyle czasu. Monstrualne zadanie i udało mu się. I cały czas dopisuje, bo gra cały czas dostaje update'y, cały czas jest nowy content, też darmowy content, mimo że jest płatne DLC w tym momencie, ale też dużo darmowego contentu pojawiło się dla tej gry, więc ciągle pracują przy tym projekcie i to mi się bardzo podoba. No i oczywiście na sam koniec pozostaje pytanie, gdzie jest miejsce na horror w Cultist Simulator? Czy takiej gry karcianej można się bać? Tak, ale to musicie zagrać, bo nie chcę wam nic spoilować. Natomiast sama gra jest oczywiście mocno zainspirowana Lovecraftem i powieścią gotycką, a więc jeśli jesteście fanami gier planszowych, a w szczególności horrorów Arkham, to Cultist Simulator powinien przypaść wam do gustu. Zdecydowanie polecam. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, pa!
Witam wszystkich słuchaczy Necropolitan Podcast. I w tym podsumowaniu skóra, czyli tak zwany żarłok z Żarłok TV, poleci wam dwa swoje najlepsze przeżycia roku 2018 z kręgu grozy. Jeśli chodzi o film, to tutaj zdecydowanie na jednym miejscu wymieniam Mandy i Hereditary. Mandy, Panosa Kosmatosa, który jest zupełnym przeciwieństwem Hereditary i zupełnie inne emocje dostarcza widzowi. Ale są to emocje takiej klasy, że wymieniam to wszystko jednym tchem, gdyż Mandy bardziej rozrywkowe kino, bardziej zabawowe, kolorowe, choć też niełatwe. I o ile o Hereditary można powiedzieć, że jest to film niełatwy, to raczej jest niełatwy z powodu ciężkiej atmosfery, ciężkiej tematyki, którą przyjmuje. Śmierć, próba pogodzenia się ze stratą najbliższej osoby. Jest to ciężar, który tak jak po seansach filmów Bergmana czy Polańskiego Wstrętu może przytłoczyć i jest na swój sposób nieprzyjemny. Zaś Mandy też na swój sposób jest nieprzyjemny, ale to taki, że moja teza, iż jest to horror ambientowy, właśnie przejawia się w ten sposób, że oglądanie tego wymaga skupienia, czasu, podejścia, które jest zupełnym zaprzeczeniem postawy widza, jaką ma współczesny odbiorca, karmiony internetem, karmiony szybko przewijającymi się zdjęciami, YouTube'owym montażem, kolorową poetyką. No, tutaj kolorowa poetyka jest, ale ta poetyka jest niezwykle stonowana, nawet jeżeli jest kolorowa. Sceny w Mandy trwają po kilka minut. Są to obrazy, wręcz wideoarty, które nawet jeśli prowadzą do sieczki rodem z filmu Martwe Zło, czy serialu Ash vs. Evil, to są to rzeczy no wysmakowane wizualnie, o czym również Panos Kosmatos pokazał w swoim debiutanckim filmie, już takim filmie grozy, ale science fiction zdecydowanie, sprzed 8 lat. Natomiast Hereditary, dzieło szokujące na swój sposób, trochę zakończenie może nie przekonuje, do czegoś się mogłem czepiać, zresztą tak jak do Mandy. Jednak jeśli patrzeć procentowo, to te dwa filmy dały mi największą przyjemność, największą radość, jeśli chodzi o gatunek grozy, jakiego doświadczyłem przed ekranem w 2018 roku. Chciałbym jeszcze tutaj sięgnąć po drugie medium, książkę. Ciężko ogólnie ze mną w 2018 roku, jeśli chodzi o odbiór kultury w ogóle. Ciężko mi się skupić, ciężko w ogóle mi sięgać po czy to filmy, czy książki, a po książki to już w ogóle. Ale patrząc na swoje statystyki, to chciałbym w roku 2018 wyróżnić tak holistycznie Bibliotekę Grozy i wydawnictwo CIT, czyli Crime and Thriller. W tym roku przeczytałem Osobliwe zdarzenia Joseph Sheridan Le Fanu, następnie Koszmary Lovecrafta, Szalupy z Gren Callick Williama Hope Hodgsona i na koniec Wędrowne duchy Francis Marion Crawford. O wszystkich tych książkach podcasty nagrałem i mogliście ich słuchać w konglomeracie podcastowym. Jednak
Czy ja te wszystkie podcasty opublikowałem? Tego już nie wiem, bo po każdym przeczytaniu CIT nagranie podcastu to rzecz obowiązkowa, żeby coś z tych opowiadań więcej zapamiętać. Na pewno koszmary Lovecrafta poszły na konglo, a jeśli nie, no to prędzej czy później te recenzje się pojawią, ale ja myślę, że jeśli weźmiemy pod uwagę, iż to wydawnictwo z uporem maniaka wydaje teksty stare, liczące czasami 100 lat, to nie ma to znaczenia, czy te książki, które przeczytałem, to jest 2017, 2018, no to nie ma sensu teraz, żebym to sprawdzał, bo mocno kibicuję tej inicjatywie, wyjątkowej inicjatywie niszowej, dostarczającej nam regularnie od lat kolejne teksty z kręgu grozy. Oczywiście czasami są to bardziej groszowe, palpowe tekściki, czasami są to teksty bardziej znaczące dla gatunku grozy, ale wszystko składa się w piękną całość, która na półce dostojnie reklamuje grozę. No bo jeżeli ktoś nas zapyta, co czytamy, a my powiemy, że czytamy horror sprzed 100 lat, no to nikt nas nie oskarży, że jesteśmy psychicznie chorzy, tak, że interesujemy się w ogóle horrorem, że nas to fascynuje. Tym bardziej, że w wielu tych tekstach autorzy naprawdę wysilają się na wszystkie strony, żeby nie były to takie sztampowe, typowe wilkołaki, łamane przez duchy, łamane przez... Zwykle mamy tutaj sporo obyczajowości, jak choćby w Wędrownych duchach Frances Marion Crawford. Właśnie też Szalupy z Glen Carrick to jest w ogóle... Można powiedzieć taka powieść, krótsza powieść, tak więc też zaskakują w jakiś sposób. Tutaj taką rysą na Biblioteczce Grozy było wydanie polskiego współczesnego autora i choć książka mi się podobała, Wojciecha Guni, to nie za bardzo rozumiem, po co tak wkładać do Biblioteczki Grozy klasycznej, starej, współczesnego autora. No, chyba tylko ze względu na marketingowe względy. I tutaj narzekam tylko pro forma, bo tamtą książkę też zrecenzowałem i też polecałem. Nie ma Wędrowca. Dlatego kibicuję, cieszy mnie, że to jest i mam nadzieję, że w 2019 pojawią się kolejne tomy. Ja już zakupiłem Vernon Lee Nawiedzenia. No, to jest ciekawe, bo za każdym razem, kiedy kupuję nowy zbiór, zwykle w ciemno kupuję, nawet nie czytam tam z tyłu, po prostu zamawiam, bach, chcę mieć to jak najszybciej w domu u siebie na półce. Jak sięgam po te teksty, to jest już historia na kolejny podcast i osobną stawkę, gdyż właśnie data wydania nie ma żadnego wpływu na to, czy zachęcą mnie jakieś tam marynistyczne opowieści, czy bardziej opowieści o duchach. I jedyne, co mi jakby jeszcze nie gra w tej serii właściwie, to obrazki. No kiedyś były obrazki, teraz nie ma i trochę ich brakuje. Więc jeżeli miałbym sobie tak życzyć, to chciałbym, no żeby przynajmniej w środku lektury, żebyśmy dostali kilka obrazków. No może jeżeli są problemy finansowe, to nie musi być tak, żeby każde opowiadanie miało swoją ilustrację. To może być chociaż jedna, dwie, które w środku ubogaciłyby znacznie taki zbiorek. A także kiedyś były posłowia, czy właściwie wstępy, które no dosłownie w kilku zdaniach, cokolwiek, jakąś sylwetkę autora, to bardzo pomaga i bardzo wprowadza w klimat. Teraz też z tego zrezygnowali, ale jeżeli ktoś z wydawnictwa tego słucha, to ja zachęcam. To wystarczy chociaż taką
notkę na stronę napisać, jakieś przetłumaczyć z Wikipedii, jakieś najciekawsze fakty wyciągnąć, bo ja za każdym razem po przeczytaniu muszę wchodzić na Wikipedię, robić jakiś research i wracać do tego. Jak czasami otwieram szafkę i sprawdzam, co ja tutaj przeczytałem z Biblioteczki Grozy, no to chciałbym właśnie przypomnieć sobie sylwetkę autora, a znowu muszę wchodzić w net, prawda? No, na początku wyglądało to trochę inaczej i chciałbym, żeby taki poziom jak na początku był utrzymywany, to żeby wciąż był prowadzony. Polecam to każdemu miłośnikowi grozy. Teraz ciężko jest to skolekcjonować. Ja zacząłem dobre lata temu i też miałem taki moment wejścia. Ach, muszę wykupić wszystkie brakujące tytuły. No tam Connolly'ego chyba sobie dałem spokój, bo też był współczesny i to do mojej koncepcji się nie zgadzało i nie pasowało. A dzisiaj jest już tyle tego, że ciężko zebrać całą serię, ale właśnie w tym jest całe piękno. Choć myślę, że ci, którzy słuchają Necropolitan Podcast, to będą obeznani i na pewno coś na tych półkach macie. Więc ja polecam, żeby wesprzeć ten projekt finansowo. Wszystko, kupujcie wszystko jak leci, żeby oni widzieli, że to się sprzedaje. Wtedy będziemy mieć więcej tego typu produkcji. I to tyle na dzisiaj ode mnie. Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy serdecznie, a sam powiem, że jeżeli miałbym nawiązać do lat poprzednich, to zdecydowanie tutaj chyba muszę nabyć jeszcze Ligottiego, ten wielki zbiór opowiadań, czyli Teatro Grotesco, wydane przez Okulturę, czyli Weird Fiction, zwane tutaj niby Bizarro, ale ja do tego nowego określenia dosyć sceptycznie podchodzę, dlatego właśnie Weird Fiction bardziej tutaj mi się to tak łączy z tą Biblioteczką Grozy i wydaje mi się, że to jest jakaś taki rozwój tej Biblioteczki Grozy, że jeżeli wydawnictwo CIT istniałoby za jakieś 20-30 lat, to w końcu Ligotti któreś teksty, tak podejrzewam, bo nie czytałem jeszcze nic Ligottiego, to weszłyby te teksty i dlatego teraz mi się tak skojarzyło, bo w Necropolitanie było to już polecane, dlatego ja jakby melduję, że mam zadanie domowe do wykonania, również żeby nie było, że ja tylko narzucam tutaj obowiązki czytania wydawnictwa CIT. Tak więc bierzmy się do roboty, a właściwie do przyjemności. Tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie, ciepło i głodno. Do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłości. Cześć. Żarłok TV. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście. Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Rafał Siciński. W sferze moich zainteresowań znajdują się gry fabularne. Magda Bogusia? Druga Magda? A może Agnieszka? Krzysiek, Piotrek, Sebastian? No i chyba ja. W tym czy innym składzie już za tydzień, tylko w nawiedzonym podcaście.